przestałem się skradać przez chwilę. Poczekałem 5 minut. No nie do końca 5 minut, ale jakiś czas, napijmy się czegoś. Dobra. Wiecie co, w filmach te stwory były przedstawione jako bardzo inteligentne istnienia, na tyle inteligentne, że potrafiły odłączyć zasilanie. A kurde, a ten robił łomot tylko. Chyba wlazł w szybę wentylacyjną znowu. Ale według czujnika jest dosyć blisko. Naprawdę blisko. Bardzo blisko. Oho, chyba wlazł do pomieszczenia, w którym ja jestem. O, cześć. Znowu się widzimy. Naprawdę, za dużo czasu to nie minęło. Gdzie on po lasu? Wyszedłeś już? Wyszedłeś, dobrze. Dwa metry, 56 metrów. Dobra, którędy ja mam iść? Aha, te drzwi są zamknięte. No oczywiście, że tak. Kuźwa! No to było... No, nie wiem, to nawet drzwi nie było. Herb derp. Czyli nie mam wyjścia, musimy stąd wyjść. No, trochę pokrzyżowało moje plany. 70 metrów. O. Pięćdziesiąt dwa. Gdzieś się kręci w koło. Będzie ciężka przeprawa. Ale, jak wiemy, nigdy się nie poddajemy. Chyba jest ze mną w pomieszczeniu. To, że ta muzyczka się włącza w takich chwilach nieprzyjemnych, albo był bardzo blisko. 75, 74. Kuźwa. Jak my to obejdziemy? Mamy tak wielki problem. Jeszcze mogę się założyć, że okaże się, że wyjście nasze, którym tu przyleźliśmy oryginalnie, będzie nie działające. Mam sobie głowę uciąć, czy tak będzie. W lewo. Dwa razy w lewo. Spokój na razie, tu mam mapę dodatkową. 78 metrów. Przypuszczam, że jest w szybie wentylacyjnej i się kampi. Oho. Shit. 70 metrów. Okej. Okay. Gdzie on jest? 80 metrów. Go nie widzę. 74. 75. Mi się wydaje, że on tu zamierza zagonnąć. 78. Przynajmniej jesteśmy w dobrym miejscu? Nie. Ale jak stąd wyjdziemy, będziemy mieli pierwsze drzwi po chyba lewej stronie z miejscem zapisu. Jest dobra nasza. Jestem ciekawy, czy te drzwi teraz by się otworzyły. Możliwe, że tak. No, nieważne. Okej, 78 metrów. 79, 80, 85, dosyć daleko jest. Dosyć daleko. Ale bezpiecznie się czuć. O Boże, jak tylko wylazłem, co za troll. Jest po mojej prawej stronie gdzieś. 45. O, nie to, nie ten przycisk. Przytrzymaj, aby się schować. Dokładnie. Tam coś było na szafeczce, czego nie założyłem wcześniej. 76. Dobra, wiecie co, pieprzyć to. Na razie chodźmy stąd. Akumulator, weźmy go.
Czekaj, zobaczmy. Jest jakiś szyb wentylacyjny, który prowadzi w tą stronę. Czyli mogę założyć, że chyba jakbym z niego skorzystał, bo bym ominął całkiem dużą... O, cześć! Weźmy do środka. Mimo, że to jest kompletnie idiotyczny pomysł. 50 metrów. 90 metrów, okej. I... Ameno. Ameno dore. Zapiszę sobie grę. Ja pierdzielę. On tu gdzieś jest. Jezus, czy słyszycie te odgłosy, jakie się non-stop wydajemy? Przesuwamy coś, łomo, coś spadnie z biurka. Obcy ma to gdzieś. No i dobrze. Tak, porozwalę jeszcze. Krępuj się, zapisz go. Go, go, go. On tak, zapomniałem, że to też trwa. Tak, zapisz. Genialnie. Dobra. Teraz już nie stracimy tak wiele, jak zginiemy. Przynajmniej. Dobra. Okej. Wychodzimy, idziemy później w prawo. I chyba droga będzie w miarę wolna. Aha, te drzwi były zamknięte zaraz. To musimy przejść w lewo, się wrócić aż... Oh, to będzie... To będzie ciężkie. 90 metrów od nas jest obcy. Teraz już nie będę tak... Chyba się bał, że mnie dorwie od razu, bo myślę, że ten... Przynajmniej to nie był on. W dobrą stronę idę, w dobrą stronę. O, o. Shit. Siedemdziesiąt metrów, dobra. Niedobra wiadomość. No cóż, przynajmniej zapisaliśmy go. Trochę za późno tego hałaśnika użyłem. Dorwał nas kurczysyn z ręką w nocniku. Dobra. Spoko, spoko, spoko. Wychodzimy na zewnątrz. W razie go nie ma. Hałaśnik sobie przygotuję, bo zamierzam go użyć, jak tylko będzie źle. Bo niestety nie możemy aż tak bezpiecznie się poruszać. 80 metrów przede mną, 86, 94. Gdzieś za mną jest. Słuchajmy się może tutaj. Chyba niewiele brakowało, by mnie dorwał teraz. 20 metrów. Okej, wstrzymajmy oddech może. Gdzieś tu jest. Gdzieś tu jest po mojej lewej stronie. Oh shit. Ripley. Tylko się nie uduś. O! Okej, tam trzeba było wcisnąć prawy przycisk myszy. Herp, derp. Jeszcze raz. Wcale to nie jest frustrujące. Gdybym tylko mógł gościa po prostu ustrzelić, ostrzelić mu łeb, to by było wszystko dużo prostsze. Ani śladu po obcym. Ani śladu po obcym. Dobra, nasza. Teraz jest ślad po obcym. Jest przed nami. Gdzie jest pan obcy? No, wyłaź.
gdzie on się pojawia. 70 metrów stąd jest. 90, dobra, chyba jesteśmy. Chyba droga wolna jest. Ale musimy iść w tym kierunku i tak czy siak. O Boże. Shit. To jest na tyle ciemno. Jest gdzieś tam, okej. Muszę... Właściwie to chodźmy w lewo. Okej, chyba się zbliża. Wejdźmy tutaj w takim razie. Sekundkę. Metrów za mną. 20 metrów za mną. What the fuck? Czy on jest nade mną? Był nade mną przed chwilą, w każdym razie 90 metrów. 80, 90, dobrze. Idziemy w dobrym kierunku. Prosto przed siebie. 90 metrów cały czas. Dobra nasza. Na razie go nie widać. Idziemy sobie powolutku. Mam gdzieś zagrożenie. Zapisałem grę. Naprawdę go słychać. Jakby blisko. Dobra, Lipi. Dobra, nasz. O matko boska, to mnie prawie doprowadziło do zawału. Okej, teraz. O matko. Schowaj się, kuźwa! Wolniej się nie da. ...30 metrów, 40 metrów, 50 metrów... ...52 metry... i stoi w miejscu. O Boże... ...60 metrów, 65... Udalać. Czy to nie jest miejsce, w którym się miałem z nim spotkać? Damn you, Coleman! You knew that thing was here! Now that's unfair. I thought it might be there. There's a difference. Now, the passcode. 1702, okay? Now let's get down to the dispensary. Of course, a promise is a promise. I'm sorry for putting you through this. I'm going to step into the other room to punch the code in and prime the elevator. Then we can use the key card to take the elevator down. Dobra, świetnie. Wreszcie. Gdzie mam iść? Do jakiejś windy, tak? A co, już obcy mi nie zagraża teraz? Bo jest trochę takie porąbane, co się dzieje w tym momencie. Chcesz mi powiedzieć, że... Coś było 18 metrów ode mnie, no ale nieważne co nawet, bo nie chcę sobie... I'll collect my things and we can leave. No, dobra, dawaj. No, chętnie popatrzę się, jak wyjdzie z tego szybu wentylacyjnego obcy i ci urwie głowę, no tak to się skończy. O! Help, Doc. Yep. Mam tu gdzieś możliwość zapisu? Poważnie, gro. Teraz będę musiał wrócić aż tu, naokoło, żeby się dostać, jak rozumiem, do tego miejsca, tak? O-o! Niech zgadnę, gdzie on idzie. Mam nadzieję, że nie jest na tyle inteligentny, żeby skojarzyć fakt, że skoro stałem tutaj, to będę dalej tutaj stał. Chociaż na razie cisza jest. On się kampi gdzieś, mogę się założyć. Stoi i czeka, aż tylko wyjdę. A, dobra, nie mam wyjścia. Na razie, w każdym razie. Znowu to piękne zdanie. Tutaj mamy możliwość zapisu. Zaraz. Najszybsza droga.
wyjdzie tędy. Po co bym miał się właściwie wracać? Na razie go nie ma. To jest chyba ta winda. Więc do jasnej cholery użyj karty. I zjedź na dół. Czy do góry, mam gdzieś gdzie. Super. Dobra, więc tak. Nowa postać już jest skreślona. Zostały tylko te dwie stare. Mamy znaleźć apteczkę. O, to jest chyba to, o czym mówiliście w komentarzach. O, super, tutaj gdzieś jest opcja również. 20 metrów. 19. 16. What the fuck? 28. 30. Gdzie on jest? Zapisz grę? To jest podstawowa czynność, którą teraz musimy zrobić. Dobra, i co? I będziemy szukać apteczki. To coś czuję, że rzeczywiście to musi być ciężkie, skoro mówiliście, że to jest ciężkie. O matko. Dobra. O, pełno trupów. Cudownie. Świetnie, baterii więcej, tu możemy się schować. Nie wiem, czy tu mamy szyb wentylacyjny zaznaczony, ale nie będę się pytał. Wykorzystamy zasadę lewej strony, czyli będziemy zawsze... Fuck, zawsze skręcać w lewo. Gdzie on niby jest? A co tu się stało? Pałka ogłuszająca? Co, mogę ogłuszyć obcego tym? Poważnie. Do czego to służy? Okej. Zobaczymy, czy będę mógł ogłuszyć obcego. Która wolałbym bazukę. O, matko, tutaj idzie chyba. Świetnie, mam gdzie się schować. Zamknięte drzwi. 40 metrów. Rzucaj tymi pudłami, masz rację. 27, 26. Chyba nade mną był po prostu. Dobra. Znowu uważaj z tym hałaśnikiem głupim. A te drzwi nie działają, co? Czy działają? O, działają, ale miło. Szukajmy to miejsce, tu mamy limit. Na części. Dobra, gdzie jest pan opcja? 36 metrów ostatnio był widziany. Terminal, co my tu możemy zrobić? Osobiste, ja to załatwię. Okej. Dobra. Tu nic, dźwięk nic, system chłodzący. Znaleziono cylindra. Okej. No rzeczywiście go nie ma. Ciekawe, czy to ma... Czy to jest jakaś podpowiedź do czegokolwiek. To jest nasz obcy. Ani śladu po nim. Dobra. Wiecie co, to jest trochę dziwne. Zobaczcie. Zobaczcie, jak mało tutaj... Coś musiałem przegapić ewidentnie. Dobra. Już chciałem powiedzieć, że taka mała mapa i gdzie ta apteczka niby jest.
30 metrów. Shit. 39. A, nie będę ryzykował. Zabijmy się do środka. 58, dobra, udala się. 67. 70. Po sobie poszedł. Prawdopodobnie będziemy musieli korzystać z szybów wentylacyjnych. Nie widzę innego rozwiązania. Stamtąd przylazłem. Tu nie byłem. Ani razu. 71 metrów. Kurde, zamknięte drzwi. No i co teraz? Jak ja mam otworzyć te drzwi? Przy pomocy cylindra to by miało jakiś sens? 38 metrów. 40. On jest w szybie wentylacyjnym. Ale się porusza po tym szybie? Wow. 16. 18. No i niby gdzie jesteś? Co za trollerska gra. Na razie tego ani razu nie widziałem. Chyba nie pozostaje nam nic innego rzeczywiście jak wizyta w szybie. No dobra. Mus to mus, jak to się mówi. Chyba, że to jest... Nie, to nie jest to, co ja potrzebuję. Przywróć zasilanie. What the fuck? Ja to przegapiłem. No, tutaj coś przegapiłem. Może tutaj coś mogłem zrobić. O, pyterzesz ty jego mać. Schowaj się. Go, 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 go. Okej, zarąbiście. Zarąbiście. Cześć. Cześć, kolego. No, tak ma być. Nic tu nie ma. Okej. Okej. Poszedł. Po co by mieli o tym wspominać, skoro nic się z tym... No, nic się z tym nie da zrobić. Wlazł do szybu wentylacyjnym zapewne. Są jakieś części. Tego nie mogę podnieść. Z tym nic nie mogę zrobić. Z tym też nie. To coś jest? Nie. O Jezus, nie otwieraj tych drzwi. Czy ja coś tu przegapiłem? Aha. O, 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 cześć! No. Co za but. Dobra, co my możemy zrobić? Mam tylko zapis. Apteczki nie widziałem. Nie chcę ci nic mówić, gro. To jest bullshit jeden wielki. Wiesz, my mamy apteczki, 3 sztuki nawet. Mogę zrobić w każdej chwili jeszcze więcej, ale nie. Musimy ich szukać. Bo inaczej nie byłoby dramatu, oczywiście. Ja mam przywrócić zasilanie, nie mam zielonego. Możliwe, że będziemy musieli się wrócić windą. Zdziwił mi się. No wiem, cudowny bacuch. Czy jak to się nazywa? Elektroniczny pasuch. Wiecie co? Może za jego pomocą rzeczywiście da się jakoś przeżyć taką sytuację kryzysową. Kto wie, kto wie. Widzicie jakąś apteczkę na przykład w tym pomieszczeniu? Bo ja nie widzę. Tu wiem, że nic się nie da zrobić.
Pod to się raczej nie schowam. A, mogę się schować, że... No nikt by mnie nie zauważył na pewno, jakby tu wlazł. Mam no, 20 metrów, 17. Schowajmy się. 14, 3, 20, 30. Przestań tak łazić jak popętany. Zachowuj się przewidywalnie. Błagam. 39, 40. Chyba się oddala. On dopiero jest mistrzem, kurde, ninży. Dosłownie obok czego przejedzie, to zniszczy. To już czytaliśmy. Ostrzeżenie, dobra. Okej. Okej. Ja nagle mogę takie rzeczy robić. Chyba się chcę schować znowu. 40 metrów, 45 i zniknę. Czy stanie jak wszystkie te bajery tutaj włożę? Czy nagle będę mógł wejść do tamtego pomieszczenia? Kto wie? Kto wie, ludziska? A może? 70 metrów, 75... 74. Tym razem w ogóle na niego uwagi nie zwrócił. Na nas uwagi nie zwrócił. Czyli co, musimy znaleźć jeden kanister, jak rozumiem. Tylko że nigdy nie widziałem takiego. Cztery metry. Załóżmy, że teraz będę mógł wejść. Wow, 50 metrów, 52. No chyba łazi gdzieś tu w okolicy. Nieważne. Shit. Wejdźmy tu. Tutaj chyba nie mogłem wejść wcześniej. Oh yeah. Zabierz to. Cześć, trupku. O, znowu przepraszam za tyłek w lewym, w prawym dornym. Cwany i jego ikonki na Steamie. 34 metry od nas. Wow, w takim jasnym pomieszczeniu na pewno świetnie wyjdzie chowanie się przed kimkolwiek. 52 metry. 37. Balls of steel, ludziska. Balls of steel. Wróćmy się tutaj. Załóżmy ten cylinder na miejsce i zobaczmy, co się stanie. Powiedzie, będzie prosto, będziemy mogli tam wejść. Teraz się schowam, bo boję się skryptów. Jak tylko coś takiego zrobię, to obcy przyjdzie. Wygląda na to, że... ma nas w dupie kompletnie. O! Albo i nie. Gdzieś... tam sobie polasy, dobra. Czemu on łazi w szybie wentylacyjnym niż na... normalnie? Ciężkie pytanie, które nigdy nie poznam odpowiedzi. Zanim wejdę tutaj, zapiszę sobie grę, żeby nie musieć tego nigdy już więcej powtarzać. Bo jestem leniwy. Zapisz grę. Tak. Genialnie. Dobra. Z naszymi plecami, niech tam sobie siedzi. Nigdy nie przychodzi do nas. Dobra. I pytanie jest takie, po co ja tu wlazłem w ogóle? No po co? Czy coś tu jest? O! No możemy uruchomić. I coś tu pozmieniać, mam nadzieję. No dobra, ups. Jeszcze raz, Ripley, nie wyłaź tego. Póki ci nie powiem. Chcę, żeby to nie działało, a to działało. Samuels, there's a Dr. Lingard, senior medical officer. Should be able to find out where they're keeping everything in her office. Good luck, Ripley. Hurry if you can. Bardzo chętnie bym się pospieszył, ale wiesz. Mam mały problem. Mały problem, naprawdę mały. Zaraz się uduszę tutaj. Wejdźmy stąd. Dobra, i którędy teraz?
Będę mógł wejść do szybu wentylacyjnego teraz? Czy... Będę mógł, dobra. To jest świetny pomysł, kuźwa, samobójstwo już, to już jest po prostu poryte. Nawet się nie będę na ten detektor ruchu patrzył. Dobry pomysł, Ripley. Hej, wiemy, że się nasz główny przeciwnik porusza po szybach wentylacyjnych. Wejdźmy do niego i zaświećmy latarkę. Czemu nie, kurde, co tam? O Boże. Czy on jest pode mną? Oh, you fucking... Czy to są jakieś kurwa żarty? Poszła. Poszła, tak, pozrzuca sobie skrzyneczki, dobrze. Ale niech nie wchodzi do wentylatorowego szybu, wentylacyjnego, sorry. Tylko sobie pójdzie. No nie, no zobaczcie na niego. 50 metrów, no to jest w miarę. 51... 49... 35, super. Okej, okay. Albo jest ze mną w szybie teraz, albo jest w pomieszczeniu na dole. Jest w pomieszczeniu na dole. Dobra, poszedł sobie. Wow, głośniej się nie dało, co? Możemy się schować, jest ciemno, bomba. Bombastek, celofantastek. Gdzie jest? Tutaj coś. Wow, cudowny telewizorek. Nie ma oczywiście odbioru. To nowość. Potrzebuję... gdzie ja potrzebuję iść? O, okej. Okay. Czy nie pogardziłbym możliwością zapisu? Coś tutaj mogłem zrobić. A. Dobra. Nie ma go. What the fuck? Czy to było trollerstwo ze strony gry, czy... Czy on naprawdę gdzieś stoi w miejscu i się nie rusza po prostu teraz? Okej, okay, temu... Zaszkodził pobyt razem z obcym w jednym budynku. Ewidentnie... Czy tutaj będę musiał gdzieś schować? Nie za bardzo. A nagle tego nie mogę otwierać? Cudownie. O, oh, fuck. 47. Schowajmy się. Schowaj się! Dziękuję. 23. Gdzie on jest? Gdzieś musi być w pobliżu. Znowu mam wielką chęć znalezienia zapisu i po prostu przez na dzisiaj. Za dużo wysiłku i strachu. I nigdzie nie ma safe spotu. Nie wiem, czy on łazi po szybie wentylacyjnym, czy tak po prostu człapie sobie na ziemi. Zaryzykujemy. Ryzyk fizyk. Czy coś tu jest? Hej! Halo. Nie otwieraj drzwi, Ripley, jak nie chcesz z nich korzystać. Zastanów, co robisz, kobieto. O, super. Do szafy. Niepotrzebne, nie? Dobra, zobaczmy. Wygląda na to, że w ogóle to pomieszczenie nie zbyt duży sens miało. Chociaż cholera wie. Pozwiedzamy sobie okolice. Przynajmniej. Co tu się dzieje? Co to za dziwne rzeczy? Mamy limit. Gdzie jest pan obcy? 40 metrów. 39, 40, 50. Poszedł sobie chyba.
Okej, okay, tutaj mamy jakby apteczkę, ale oczywiście jest pusta. Bo czemu nie? Okej, okay, tu mamy limit znowu. Pewnie powinienem więcej rzeczy craftić, ale... przecież to na razie. O, o. Dobra, nie był tak blisko, jak myślałem, że jest. Chodźmy w jego kierunku, to na pewno się dobrze skończy. Fuck yeah. Czy ja łażę po nowych rejonach? Przynajmniej chyba tak. Okej. Okay. A co jest? Czy coś w ogóle tu znajdę? No, przeczekajmy to. Schowajmy się od razu do szafy. Napraw system wentylacyjny. Dobrze. I co? Gdzie jest ten z obcy? Nie ma go. Nie ma ani słychu, ani widu. O matko, a może jednak jest słych. Czy on właśnie... Czy ja tutaj zacząłem zabawę? W tym pomieszczeniu. Trochę tak to wygląda. Zobaczmy, czy... A, ja mam kartę oczywiście. Gdzie on może być ten obcy? Security desk. Zagonimy tutaj, czemu nie? Safe. O tak. Zgadnijcie, co zrobimy. Zapiszemy grę. Fuck yeah. Tylko zrób to, zanim się obcy dorwie. Dziękuję. Teraz się schowaj od razu. O, nawet nie ma gdzie. O, jest, dobra. Schowaj się, kurwa! Schowaj się! O pierdziele. No, na pewno się dobrze skończy. Nie wiem jak wy, ale ja go widziałem kątem oka. Oho, on jest po drugiej stronie. Co ludzka, my sobie zrobimy tu przerwę chyba. A, i w las doszedł do magazynu. Ja zrobimy sobie przerwę i wrócimy do tego następnym razem. Dzięki za oglądanie, jak zwykle. Wiele to wam nie znaczy. I tak, mam nadzieję, że wam się podobało. Cześć. Tak na sam koniec przydarzy, co? No. O, ty świnio. Świnia, wszystko zepsuł nam kończyć. No nic, do następnego.